Za chwilę zbliżenia Twój regionalny serwis informacyjny. Zatrucie tlenkiem węgla w Gąsawie. 12 osób, to głównie uczniowie z Inowrocławia, trafili do szpitala. Jarosław Lewandowski, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Dzieci były trochę przerażone przede wszystkim. Część skarżyła się na bóle głowy, nudności, kilkoro wymiotowało. Dym wydobywał się z kominka, który był usytuowany w tym pomieszczeniu. W tej sprawie oczywiście wszczęliśmy pod nadzorem prokuratora postępowanie w kierunku artykułu 160 kodeksu karnego, czyli narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia oraz życia. Tlenek węgla wciąż groźny. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. A co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach? Będzie debata o regionie. Poprosimy posłów, aby się wypowiedzieli. Wojewoda i marszałek wspólnie o przyszłości województwa. Mówimy dzisiaj o wspólnym rozwiązywaniu problemów, o spójności województwa. Podejrzany o napad w Wielkim Rychnowie zatrzymany. Mężczyzna nie krył zaskoczenia. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Kilkakrotnie był karany za popełnienie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Coraz mniej czasu na rozliczenie z fiskusem. Młodzi czekają, starsi już nie. Starsi starają się przed czasem. Wątpliwości podatników rozwiewali eksperci w porannym programie TVP3 Bydgoszcz. Będzie okrągły stół w sprawach regionu. 14 marca na nadzwyczajnej sesji sejmiku we Włocławku samorządowcy i politycy mają rozmawiać o przyszłości województwa. Zanim do tego dojdzie, dziś przy jednym stole o najważniejszych problemach kujawsko-pomorskiego rozmawiali przedstawiciele zarządu województwa oraz wojewoda i jego zastępca. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż za frekwencja. Przy jednym stole o najważniejszych sprawach regionu marszałek województwa Piotr Sałbecki i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Różnią ich poglądy polityczne, ale łączą problemy, które teraz chcą razem rozwiązać. Między innymi sprawa budowy trasy ekspresowej S10. Po tym, jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg na dokumentację środowiskową, jej realizacja stanęła pod znakiem zapytania. Dlatego marszałek województwa i wojewoda chcą wspólnie zabiegać o zmianę tej sytuacji. Pytanie jest kiedy i pytanie jest jaki będzie przebieg, bo tutaj rzeczywiście ten przebieg musi być tak zorganizowany i on musi być tak, muszą być potrzeby również rozwojowe województwa uwzględnione, wynikające z konsultacji, które również pan marszałek przedstawił, z którymi się wstępnie zgadzam. Bo o ile budowa trasy S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń nie budzi emocji, to jej dalszy przebieg w kierunku Warszawy wciąż nie jest ustalony. Marszałek województwa proponuje m.in. ominięcie unikatowych obszarów leśnych i najbardziej zurbanizowanych terenów. Aby przebieg S10 wyznaczyć poniżej Lipna, ale jako obwodnicę Lipna, schodzącą potem drogą już na wysokości właśnie Siarzewa, przebiegiem nową przeprawą mostową przeprowadzić ruch do Odolionu, włączyć się do węzła w Odolionie. Ta koncepcja łączy się z planowaną od lat budową drugiego stopnia wodnego na Wiśle, ale i tu pojawiły się problemy, bo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła wydania tzw. decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. W praktyce oznacza to czerwone światło dla nowej zapory. To nie będzie dzisiaj łatwe, jeżeli chodzi o pokonanie barier administracyjnych, ale jak tu marszałek również zauważył, ja się z tym zgadzam, jest to możliwe. Jest to trudne, ale jest to możliwe. Możliwa, zdaniem wojewody i marszałka, jest też zgoda ponad politycznymi podziałami dla dobra regionu. Dlatego 14 marca zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa. We Włocławku spotkają się m.in. samorządowcy i parlamentarzyści z kujawsko-pomorskiego. Poprosimy posłów, aby się wypowiedzieli, bo wiele słyszymy narzekań właśnie od polityków takiej czy innej strony. Co rozumieją przez to, że województwo się dzieli, że województwo nie jest spójne, że marszałek odpowiada za wszystkie problemy, włącznie już kiedyś to mówiłem, złą pogodą. Wśród planowanych tematów do dyskusji podczas tak zwanego regionalnego okrągłego stołu jest m.in. podział unijnych pieniędzy w województwie. Toruń, Mariusz Kluszczyński.
Parlamentarzyści z okręgu toruńsko-włocławskiego jednogłośni. Jak twierdzą posłowie i senatorowie, dla regionu niezbędny jest zrównoważony rozwój. Taki, który da szansę na wzrost gospodarczy i społeczny. W tej sprawie wydali wspólne oświadczenie. Wzmacnianie integralności i budowanie silnej tożsamości regionalnej. Do tego według parlamentarzystów okręgu toruńsko-włocławskiego powinny dążyć działania władz rządowych i samorządowych. Parlamentarzyści sprzeciwiają się próbom oddzielenia Collegium Medicum od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ich zdaniem nie tworzyłoby to nowych możliwości dla mieszkańców regionu, a mogłoby osłabić wiodącą w regionie uczelnię, generując dodatkowe koszty. Jednoznacznie opowiadają się za koncepcją metropolii bydgosko-toruńskiej, która zintegrowałaby oba ośrodki stołeczne województwa. Do tego konieczna jest także rozbudowa połączeń komunikacyjnych. Według parlamentarzystów najważniejszą inwestycją powinna być obecnie budowa trasy S10 na odcinku łączącym Bydgoszcz i Toruń. Dodatkowo posłowie i senatorowie wyrazili chęć utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Miałby on zabiegać o zrównoważony rozwój całego województwa. Władze Grudziądza apelują o pomoc. Miasto nie radzi sobie ze spłacaniem długów Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Placówka zaciągnęła kredyty, ale po zakończonych remontach i rozbudowie zamiast zysków przynosi straty. Teraz to prawie 500 mln zł. Prezydent Robert Malinowski prosi o wsparcie rząd. Szpital w Grudziądzu spełnia najwyższe standardy. Leczą się tu nie tylko mieszkańcy miasta i okolic, ale całego województwa. Bardzo sprawnie, szybko, super zrobione. Ja jestem zadowolona z usług szpitala. Opieka jest dobra, grzeczna. Jesteśmy traktowani tak jak pacjent powinien być traktowany. Pacjenci korzystają, szpital traci. W sądzie trwa spór między placówką a NFZ-em o pieniądze za tak zwane nadwykonania. To ponad 100 milionów złotych, które szpital chciałby odzyskać. Realizujemy świadczenia w pełnym zakresie, nie ograniczaliśmy żadnego zakresu świadczeń. Pacjenci tego nie mogą odczuć, bo szpital jest nie dla polityki, tylko dla pacjentów. Piotr Jaskulski pełni obowiązki dyrektora od kilku dni, po tym jak odwołano Marka Nowaka. Dotychczasowy wieloletni dyrektor, który nadzorował całą inwestycję, uważa, że stał się kozłem ofiarnym sytuacji, która jego zdaniem wcale tragiczna nie jest, choć placówka ma prawie 500 mln zł długu. Moi tutaj adwersarze polityczni mówią codziennie o długach. Nie można już tego słuchać, dlatego że te długi są na 25 lat rozłożone i to po prostu dajmy z tym spokój. Szpital mimo rozbudowy i remontu zamiast zysków przynosi straty. W piątek Rada Miasta dołożyła z budżetu ponad 20 milionów złotych na funkcjonowanie placówki, która tonie w długach. Pytanie, kogo pociągnie na dno? Nikt w samorządach dzisiaj by nie chciał być właścicielem szpitala. To nie ulega wątpliwości. Natomiast uważamy, że ten szpital powinien być szpitalem wojewódzkim. To nie jest problem przejęcia, bo to jest jedna uchwała sejmiku. To jest kwestia w ogóle koncepcji mapy drogowej wyjścia z kryzysowej sytuacji. A taką mapę musi zaproponować prezydent. Problem jest duży. Ja oczywiście nie chciałbym teraz państwa wprowadzić w stan jakiejś może grozy. Natomiast oczywiście my pod kątem jeszcze zarządzania kryzysowego spoglądamy na funkcjonowanie szpitala. Dotychczasowe działania, które miały ratować szpital, nie przyniosły oczekiwanych efektów. Stąd apel do premier Beaty Szydło. Mamy taki kierunek, aby apelować do premier rządu o zabezpieczenie środków, znaczy oddanie nam środków, które były na budowę szpitala i na wyposażenie szpitala, bo myśmy i wybudowali, i wyposażyli. W sumie to jest około 308 milionów złotych. Rozmowy będą kontynuowane. Grudziądz, Marta Jastrzębska. Zatrucie tlenkiem węgla w Gąsawie. 30 osób trafiło do szpitala. W tej chwili pozostaje w lecznicy 12 osób. To uczniowie i dwie opiekunki ze szkoły w Inowrocławiu. Przyczyną zatrucia była awaria kominka. Sprawę wyjaśnia policja. Doszło do zatrucia tlenkiem węgla dzieci, które przebywały tam na zajęciach. Po dojeździe naszych zastępów dzieci już znajdowały się poza tym pomieszczeniem. Dym wydobywał się z kominka, który był usytuowany w tym pomieszczeniu. I uszkodzony był przewód kominowy tego kominka. Pomieszczenie nie było wyposażone w żadne czujniki.
Dzieci były trochę przerażone przede wszystkim, bo cała ta sytuacja na nie na pewno zadziałała. Część skarżyła się na bóle głowy, nudności, kilkoro wymiotowało. Zatrucie lekkie, poziomy hemoglobiny tlenkowęglowej były w miarę nie super wysokie. Także myślę, że żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia tych dzieci nie ma. Uczniowie ci przyjechali na zajęcia, byli oni z jednej ze szkół z Inowrocławia. W tej sprawie oczywiście wszczęliśmy pod nadzorem prokuratora postępowanie w kierunku artykułu 160 kodeksu karnego, czyli narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia oraz życia. 40-latek, który podejrzany jest o rozbój i kradzież w barze w Wielkim Rychnowie, zatrzymany. Policjanci zespołu poszukiwań celowych namierzyli Pawła D. w Płocku. Mieszkaniec Brodnicy usłyszał dziś zarzut rozboju i posiadania znaczącej ilości narkotyków. Jest doskonale znany organom ścigania. Odsiadywał już wyrok. Teraz znów może trafić za kratki i to na 12 lat. Byli o krok za nim. Kryminalni z zespołu poszukiwań celowych dokładnie analizowali zdobyte informacje i wszystkie ślady. Policjanci, którzy prowadzą poszukiwania najbardziej niebezpiecznych przestępców, wpadli na jego trop w Płocku. Kryminalni weszli pod ustalony adres. Tam zatrzymali poszukiwanego listem gończym 40-latka. Mężczyzna nie krył zaskoczenia. Kilka godzin później trafił on do policyjnego aresztu. 11 lutego w barze w Wielkim Rychnowie doszło do napadu. Paweł D. zamówił u kelnerki flaki i udał się do toalety. Następnie zwabił tam kobietę, mówiąc, że w środku cieknie woda. Gdy barmanka przyszła zobaczyć, co się stało, skrępował ją. Napastnik uderzył ją gumową pałką, a ręce związał drutem, którym był owinięty pod kurtką. Sprawdził, czy kobieta nie ma przy sobie telefonu komórkowego. Po tym, jak upewnił się, że barmanka nie jest w stanie wezwać pomocy, kontynuował rabunek. Wszystko rejestrują kamery monitoringu. Samego momentu kradzieży na nagraniu nie widać. Napad trwał około 20 minut. Z kasy napastnik zabrał kilka tysięcy złotych. Ostatnie, co zarejestrowała kamera, to twarz napastnika, zanim ten uszkodził urządzenie. Nagrania zachowały się, bo mężczyzna spłoszony dobijającym się do lokalu klientem zaczął uciekać. To pozwoliło policjantom ustalić jego tożsamość i wydać za napastnikiem list gończy. Okazało się, że mężczyzna jest doskonale znany organom ścigania. Paweł kilkakrotnie był karany za popełnienie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia w warunkach recydywy wielokrotnej. Odbywał ostatnio wyrok 7 lat pozbawienia wolności, m.in. za rozboje z niebezpiecznym narzędziem. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Paweł D. jest na warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Grozi mu teraz 12 lat pozbawienia wolności. Nie tylko ze względu na recydywę, ale również posiadane narkotyki, które zabezpieczyli u niego policjanci. Dlatego prokurator wnioskował dla niego o 3-miesięczny areszt. Będą dodatkowe patrole policji na ulicach Torunia. Miasto sfinansuje zorganizowanie dodatkowych dyżurów funkcjonariuszy w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Pozwoli na to podpisane dziś porozumienie. Prawie 3000 patroli, na które miasto przeznacza 405 tysięcy złotych. To znaczne wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym mieście. Ludzie w mundurach policyjnych budzą nie tylko szacunek, ale i także budzą poczucie bezpieczeństwa. Te pieniążki przeznaczamy na tak zwane służby dodatkowe. Tak? Są to służby ponadnormatywne. Policjanci w czasie wolnym pełnią te służby na terenie miasta. I są to służby głównie na terenie Śródmieścia, ale oczywiście również na terenie Rubinkowa i na terenie Podgórza. Jest to wzmocnienie czy uzupełnienie budżetu policyjnego, także policjanci bardzo chętnie zgłaszają się w czasie wolnym do pełnienia właśnie tego typu służb. Jest tych policjantów na ulicach więcej. To skutkuje mniejszą przestępczością lub bezpośrednią reakcją na zdarzenia. Ponadto w koncepcji w ogóle kierownictwa polskiej policji w tym roku jest, aby tych patroli, zwłaszcza pieszych, w wyznaczonych miejscach, centrach miejsc czy miejscowości było jak najwięcej. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Pracownicy poszukiwani na targach w Toruniu. Rzadki ptak na Kujawach, Bernikla, Białolica, gościnnie w Polsce. W
Trwają przygotowania do obchodów 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II we Włocławku i w Kruszynie. Na konferencji Komitetu Organizacyjnego w biurze poseł Joanny Borowiak przedstawiono szczegóły uroczystości, które zostaną zorganizowane 6 czerwca pod hasłem Jan Paweł II w sercu i pamięci. Uroczystej mszy w Bazylice Katedralnej będzie przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering. Zaplanowano także konkursy dla dzieci i młodzieży oraz wystawę zdjęć uczestników spotkania z Ojcem Świętym w 1991 roku. Organizatorami uroczystości jest Prawo i Sprawiedliwość, Solidarność Oświatowa oraz diecezjalne duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców. Organizujemy wystawę poświęconą Ojcu Świętemu pod hasłem Jan Paweł II w sercach i pamięci. Dlatego zwracamy się do mieszkańców Włocławka i całego województwa, jeżeli posiadają jakieś pamiątki, przede wszystkim zdjęcia z tej wizyty, to bardzo prosimy o dostarczanie ich do Biura Solidarności Oświatowej we Włocławku na ulicy Mechaników 1. Jeśli chodzi o wystawę, będzie mogła ona również wędrować po województwie, po parafiach. Do rozliczenia się z fiskusem pozostaje coraz mniej czasu. Z ostatnim dniem lutego dobiegł końca termin przekazania pracownikom PIT-u 11, czyli informacji o osiągniętych dochodach. Przy wypełnianiu deklaracji podatkowych, jak co roku, pojawiają się pytania. W dzisiejszym porannym programie Region na Dzień Dobry na antenie TVP 3 Bydgoszcz odpowiadali na nie specjaliści z Izby Skarbowej. W drugim urzędzie skarbowym w Bydgoszczy spokojnie. Tłumu chętnych do rozliczenia się z fiskusem nie widać. Wielu podatników nie lubi jednak tego obowiązku odkładać na ostatnią chwilę. Jeżeli ja mam coś do zrobienia, to ja wolę od razu. Nie czeka pani na ostatnią chwilę? Nie lubię czekać. To nie to pokolenie. Młodzi czekają. Starsi już nie. Starsi starają się przed czasem. Złożenie deklaracji podatkowej zabiera zaledwie kilka minut. Na wpłatę podatku urzędy skarbowe czekają do końca kwietnia. W tym roku nie ma większych zmian w podatku dochodowym. Nieco zmienił się jedynie układ druku PIT i na przykład ulgę na dziecko rozliczamy na podstawowym formularzu. Nie dołączamy żadnych załączników. Coraz większą popularnością cieszy się rozliczanie PIT-ów przez internet. To ułatwia pracę urzędnikom, ale co ważniejsze, jest wygodne dla samych podatników. Nie trzeba jechać do urzędu, nie trzeba stać w kolejce, a obowiązek wobec fiskusa można spełnić nie wstając z kanapy. Żeby wysłać zeznanie przez internet, można skorzystać z systemu e-deklaracje, wchodząc na stronę internetową Ministerstwa Finansów i wysłać albo ze strony internetowej, albo korzystając ze specjalnego programu, który jest nawet napisany przez Ministerstwo Finansów. Jest oczywiście też bardzo dużo programów komercyjnych. Składki, odliczenia, ulgi, darowizny. Wielu podatnikom wciąż trudno odnaleźć się w gąszczu przepisów. Najwięcej pytań i wątpliwości dotyczy najbardziej popularnej ulgi na dzieci, z której podatnicy chętnie korzystają. Głównie pytania dotyczyły dzieci uczących się, dzieci pełnoletnie, uczące się, zarabiające własne pieniążki. Jeżeli ich dochody w ciągu roku przekroczą kwotę 3089 zł, no niestety z tej ulgi wtedy korzystać nie możemy. Duże problemy mają także podatnicy, jeśli chodzi o ulgę rehabilitacyjną. Kto i kiedy może z niej skorzystać? Bardzo ważne jest, że to musi być pierwsza i druga grupa inwalidzka i wtedy możemy odliczyć taki dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że to muszą być zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, a nie konsultacje lekarskie. Kolejny rok z rzędu urzędnicy wyruszą do podatników. Korzystając z mobilnych punktów skarbowych przy okazji zakupów, będzie można złożyć zeznanie podatkowe. W weekend od 11 do 13 marca urzędników skarbowych będzie można spotkać w centrach handlowych, gdzie będą pomagać podatnikom rozliczyć się z fiskusem przez internet. Studenci i studentom od ponad 20 lat w 9 największych ośrodkach akademickich w kraju organizowane są Dni Kariery. To zarówno dla studentów, jak i absolwentów szansa, by porozmawiać z przedstawicielami firm z różnych branż i poznać ich ofertę praktyki pracy. Organizatorami Dni Kariery, które dziś odbyły się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, są studenci z i-sektoru. Ja właśnie teraz zamierzam, mam nadzieję, skończyć zarządzanie, magisterkę. No i poszukuję właśnie swojej jakby ścieżki. Dopiero rozeznaję, co chciałbym robić w przyszłości, ale właśnie dlatego tutaj przyszedłem, aby zapoznać się z ofertami różnych firm
i zapoznać się z tym, co mają do zaprezentowania różne firmy. I dzięki temu mam nadzieję, że będę mógł rozeznać swoje plany na przyszłość. No, główną ideą jest to, aby studenci mogli przyjść, znaleźć dla siebie interesujące praktyki, staże, a nawet pracę oraz poznać swoich przyszłych pracodawców, dowiedzieć się, jak wygląda ścieżka kariery w danej firmie. W zasadzie musimy troszeczkę zapomnieć o takim modelu kształcenia, który mamy dotychczasowy realizowany, że najpierw jest szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studia. I jesteśmy przygotowani do pracy. Dzisiaj musimy być bardziej elastyczni, bardziej mobilni, przygotowani na różne zmiany. Jeszcze zaproszenie na rozmowę dnia. Na 19:00 program poprowadzi Grażyna Rakowicz. Witam. Witam Ciebie, Jarku, witam Państwa. A w rozmowie dnia o tym, jakie są oczekiwania studentów poszukujących pracy na rynku, a jakie potrzeby firm oferujących zatrudnienie. Co można zrobić, aby znaleźć dobrą pracę? Moi goście: Ewa Banaszak, kierownik Biura Karier UMK w Toruniu, zarazem doradca zawodowy, oraz Martyna Cyra, ISEC, który jest właśnie organizatorem Dni Karier Targów Pracy. Zapraszam, do zobaczenia. A na koniec informacje o pogodzie i Magda Żakowska, która szukała dzisiaj wiosennych zwiastunów. Witaj. Witam serdecznie. Zima w tym roku była na tyle łagodna, że wiele wiosennych zwiastunów pojawiało się już w czasie zimowych miesięcy. Tymczasem nieoczekiwana wizyta bernikli białolicych na nadwiślańskich łąkach to kolejny i mocny dowód na to, że mimo ostatnich kaprysów pogody, padającego śniegu i temperatury spadającej poniżej zera, wiosna jest już bardzo blisko. Te duże ptaki wodne z rodziny kaczkowatych zamieszkują Grenlandię i północną część Norwegii. Natomiast zimę spędzają na wybrzeżach Morza Północnego, Zatoki Biskajskiej. Czasami zimują także w Zatoce Biskajskiej. Ich odpoczynek w naszym kraju oznacza powrót do domu. To też spora niespodzianka i rzadki widok dla ornitologów. Bernikle niebawem powrócą do swoich domów, a my oczywiście czekamy już na wiosnę i na kolejne jej zwiastuny. No i mamy nadzieję, że ta wiosna szybko do nas zawita. Tyle Magda Żakowska, szczegóły prognozy pogody za chwilę. Teraz przypomnę informacje dnia. Będzie debata o regionie. Poprosimy posłów, aby się wypowiedzieli. Wojewoda i marszałek wspólnie o przyszłości województwa. Mówimy dzisiaj o wspólnym rozwiązywaniu problemów, o spójności województwa. Podejrzany o napad w Wielkim Rychnowie zatrzymany. Mężczyzna nie krył zaskoczenia. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Kilkakrotnie był karany za popełnienie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Coraz mniej czasu na rozliczenie z fiskusem. Młodzi czekają, starsi już nie. Starsi starają się przed czasem. Wątpliwości podatników rozwiewali eksperci w porannym programie TVP3 Bydgoszcz. Teraz te wszystkie informacje. O 19:00 rozmowa dnia. My spotkamy się ponownie o 21:45. Zapraszam, do zobaczenia.